Każdy z nas chce być osobą lubianą, mieć poważanie, liczne znajomości i status osoby, którą poważają inni. Jeżeli ty chcesz stać się właśnie takim człowiekiem, zapraszam cię do obejrzenia tego wideo do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejsze wideo rozpoczyna cykl materiałów, w których będę wam pokazywał różnego rodzaju książki, które moim skromnym zdaniem warto przeczytać. Zazwyczaj będą to oczywiście materiały o tematyce zarabiania w internecie, rozwoju, motywacji, ale również postaram się urozmaicić ten cykl nieco innymi pozycjami. W tym duchu powstały już inne filmy i linki do nich możecie znaleźć na końcu tego wideo, jak również w jego opisie. I uwaga, w tym miejscu mam do ciebie, mój widzu, niesamowitą prośbę. Po pierwsze, czy chcesz, aby ten cykl był kontynuowany? Jeżeli tak, zostaw komentarz pod tym wideo o treści "tak chcę" albo coś w tym stylu. Jeżeli nie, zrób to samo. Pamiętajcie, kochani, ten kanał prowadzony jest dla was i również wy go budujecie. Także zapraszam was do komentowania, a także podesłania swoich propozycji na inne wideo. Okej, wróćmy jednak do tematu. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się jednej z niesamowitych moim zdaniem książek, jaką jest "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi" Dale'a Carnegie, która stała się bestsellerem i króluje na sklepowych półkach od wielu, wielu lat. Książkę tą przetłumaczono na 37 języków i przeczytało ją ponad 50 milionów ludzi z całego świata. Swoją drogą ta pozycja dotyka, jak zresztą sama nazwa wskazuje, bardzo delikatnego tematu, jakim są relacje międzyludzkie. Człowiek jest istotą społeczną i tylko i wyłącznie w grupie może rozwijać się prawidłowo. W związku z tym styka się z innymi ludźmi, którzy, co tu dużo mówić, są inni niż my sami. Czasami zdarza się, że nasze poglądy czy zachowania są zbieżne i wtedy mówimy do drugiej osoby, że ją lubimy. Przypomina to trochę sytuację, kiedy dwóch facetów rozmawia ze sobą przy piwie i jeden narzeka na swoją żonę, mówiąc: "Ale ta moja Jolka jest niedobra. Tylko narzeka i narzeka. Non stop ma do mnie jakieś pretensje." Na to odpowiada jego kumpel: "No, baby są straszne. A ten... jak ty, chłopie, mnie rozumiesz?" Zdarza się również, że nasze poglądy są zgoła różne od poglądów innych ludzi. Weźmy choćby kibiców dwóch drużyn piłkarskich. Czy wybraliby się na wspólną herbatę i chcieliby przedyskutować różnice poglądowe dotyczące ich drużyn? No właśnie. Coraz więcej osób ma problemy z komunikacją. Technologia również dołożyła swoją cegiełkę do całego tego procesu. Weźmy choćby, co tu dużo mówić, uzależnienie wielu młodych osób od internetu i samych telefonów. Ile razy przechodząc ulicą widzę tych zombie, którzy zapatrzeni w ekran telefonu ukradkiem rzucają spojrzenie do przodu, czy czasem przypadkiem tuż przed ich oczami nie wyrosło niespodziewanie lampa, czy też znak drogowy. Relacje międzyludzkie są niesamowicie ważne. Szkoła, praca, rodzina, wszędzie spotykamy się z innymi osobami, dlatego warto wiedzieć, jak właściwie postępować, aby inni po prostu nas lubili, a z czasem darzyli coraz większym zaufaniem i podziwem. Nie myślcie sobie, że musicie stosować jakieś tajemne techniki wpływania na drugą osobę, wykorzystując przy tym choćby manipulacje. W książce "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi" nie znajdziecie nic podobnego. Kiedy sięgałem po tą pozycję, miałem nieco mieszane uczucia. Myślałem sobie, że to kolejna pozbawiona sensu paplanina jakiegoś PR-owca. Nawet nie macie pojęcia, jak byłem daleko od prawdy. Książka składa się z 4 części, w których poznajemy podstawowe techniki kontaktu z ludźmi, 6 sposobów, które sprawiają, że ludzie będą nas lubić, dowiadujemy się, jak przekonać innych do naszego sposobu myślenia, by w 4 części dowiedzieć się, jak być przywódcą, nie zrażając przy tym innych do siebie i ich nie zniechęcając. To, co jest piękne w tej lekturze, to po pierwsze prostota przekazu, ponieważ książka jest napisana językiem zrozumiałym i bardzo prostym. Co jednak ważniejsze, naszpikowana jest licznymi, autentycznymi sytuacjami, w których znajomi, przyjaciele, rodzina i studenci opisują wyniki swoich doświadczeń, kiedy stosowali techniki, których nauczyli się od Dale'a Carnegie. Pomimo, że książka odwołuje się do czasów Lincolna, wojny secesyjnej i ogólnie odbiega od dzisiejszych czasów, relacje międzyludzkie nie zmieniają się ani trochę. Uderzyło mnie to tak mocno, że nie mogłem uwierzyć w to, co czytam. Myślę, że za 100 lat, kiedy nas już dawno tutaj nie będzie, ta książka będzie tak samo aktualna jak w dniu jej publikacji, czy też w dniu dzisiejszym.
Dlaczego? Ponieważ każdy z nas chce być lubiany. Każdy z nas chce przekonać kogoś do swoich racji. Każdy chce być wielki. I co najważniejsze, każdy popełnia błędy. Każdy podrozdział posiada podsumowanie w postaci myśli przewodniej, która jest esencją tego, co warto wynieść z danej części książki. Weźmy na tapetę kilka z reguł, które możemy znaleźć w tej genialnej moim zdaniem książce. Jedna z nich brzmi: nie krytykuj, nie potępiaj, nie pouczaj. Gdyby zastosować tą jedną technikę, nasze życie byłoby znacznie, znacznie łatwiejsze. Powstrzymując się od krytyki, osądzania i pouczania, po pierwsze pokazujemy, jak bardzo jesteśmy otwarci, po drugie nie zrażamy innych do naszej osoby. Zamiast krytyki zawsze starajmy się postawić w sytuacji osoby, która postąpiła tak, a nie inaczej. Wejdźmy w jej skórę, zastanówmy się, czy sami na jej miejscu nie postąpilibyśmy tak samo, a może nawet gorzej. A jeżeli nie, to zastanówmy się, co dokładnie skłoniło daną osobę do takiego, a nie innego zachowania. Kolejną metodą, która jest niesamowicie ciekawa, jest szczere i uczciwe wyrażanie uznania. W dzisiejszych czasach, gdzie tak wiele osób spragnionych jest pochwał i szuka miejsca, gdzie inni ludzie mogliby im powiedzieć: hej, jesteś ważny, jesteś spoko gość, lubimy cię. Kiedy wyrażamy uznanie dla drugiej osoby, dla tego co robi, czym się interesuje, z automatu zyskujemy w jej oczach i stajemy się osobą, którą lubią. Zawsze warto interesować się drugim człowiekiem i stawiać go na pierwszym miejscu przed nami. Ta sztuka jest niezwykle trudna do opanowania, ponieważ co tu dużo mówić, każdy z nas kocha najbardziej przecież samego siebie i najchętniej opowiadamy o samym sobie, o tym, gdzie my byliśmy, co my chcemy zrobić, co nas interesuje i tak dalej, i tak dalej. Przestawienie tego toru myślenia o 180 stopni jest niezwykle trudne, ale jak najbardziej osiągalne. Interesując się drugą osobą, zmieniamy nasze życie na lepsze. Zachęcam Was do spróbowania chociaż przez jeden dzień tej techniki. Skupcie się tylko i wyłącznie na potrzebach drugiego człowieka. Zadawajcie pytania, interesujcie się tylko i wyłącznie tym, co drugi człowiek ma Wam do powiedzenia. Zachęcajcie rozmówcę do wyrażania swojej opinii na dany temat i zobaczcie, jak magia zaczyna działać. Te kilka przykładów z książki Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi to tylko kropla w morzu wiedzy, jaką dostarcza ta pozycja. W całej książce znajdziecie mnóstwo innych niesamowicie ciekawych sposobów na poprawę Waszych relacji z ludźmi. Jak widzicie, nie są to wcale jakieś magiczne sposoby i triki. Są to proste zasady, których stosowanie sprawia, że znakomita większość ludzi po prostu zaczyna nas lubić i szanować. Autor uderza nas swoim stylem, który w mojej skromnej ocenie jest świetny, ponieważ jest ludzki i po prostu prosty. Nie owija on w bawełnę i niczym Max Kolonko mówi, jak jest. Polecam Wam serdecznie tą lekturę. W swojej karierze przeczytałem wiele książek o podobnej tematyce, ale ta jest jedną z najlepszych i wiem, że nie raz, nie dwa przyjdzie mi zgłębić się w jej stronicy i skorzystać z niesamowitej wiedzy, jaką daje ona każdemu, kto ją weźmie do ręki. Oczywiście, jeśli chcielibyście dokonać jej zakupu, pod tym wideo znajdziecie link do strony, gdzie książkę możecie nabyć za bardzo przystępną cenę. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was na śmierć i pomogłem w rozwoju własnej osoby. Raz jeszcze zachęcam Was do pozostawiania komentarzy, w których napiszecie, czy chcecie więcej tego typu materiałów. Wiem, że jesteście najlepszymi widzami na YouTubie i oczywiście będę niesamowicie wdzięczny za pozostawienie komentarza, jak również propozycje wideo na nowe odcinki. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.